Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Kolejne piwa, które powinny być wypite dawno, powinny być wypite jak było ciepło. Co prawda jak na listopad, a w zasadzie połowę niemalże listopada, to jest bardzo ciepło, no ale piję je w domu, więc jakby nie ma znaczenia, czy je piję w listopadzie, w lipcu, czy w grudniu. Poza tym, że generalnie jesienią to nie jest aż taki klimat. Ale w sumie wpisują się świetnie w klimat ostatniego mojego takiego dużego materiału pod tytułem Będzie dym, o piwach dymionych, piwach wędzonych. Dwa grodziskie. Jedno grodziskie to jest piwo, które przywiózł Stan Hieronymus do Polski, żeby pokazać, jak grodziskie ważą w Polsce, w Stanach. A drugie to grodziskie 4.0 z Pinty. Grodziskie 4.0 z Pinty na razie na bok. Zajmijmy się tym. Co to jest? To jest piwo, które tutaj co prawda jest napisane na etykiecie Grecer i co prawda jest napisane 4,4% alkoholu, no ale trudno. Jest to piwo, które wygrało konkurs Long Shot American Homebrew Contest i zostało wypuszczone przez Samuela Adamsa, czyli największy browar kraftowy w Stanach. Oni ważą sporo albo nie sporo, ale na pewno ponad 1 milion baryłek amerykańskich piwnych, gdzie baryłka amerykańska to jest 116-117 litrów beer barrel US, bo znowu brytyjska to jest 160, więc to jest oczywiście mylne, jakby nie mogli kurczę przejść na system metryczny. No ale dobra, niech se tam mają swój urok. Więc oni ważą ponad milion hekto. Ponad milion hekto, czyli tyle co u nas Łomża na przykład. Albo browar w Elblągu należący do grupy Żywiec. No, czyli generalnie sporo. No ale ponieważ tam oni od dawna byli jakby w krafcie i tam tak napisano definicję kraftu, żeby oni się załapali, no to są kraftem. No można się z tego śmiać, można nie śmiać, no ale okej. Okay. Co my tu mamy? Mamy gościa. To jest też słówko odnośnie tego, co było przy aferze Dziełak i Ciecha. To znaczy, jak ja tam tą całą aferę nagłośniłem, że usunięto podpis Czesława i że to jest w ogóle nie fair, że to jest żenujące i ten, to się do mnie geniusze, albo może Janusze rzucili, że a co to w ogóle za moda? Ciekawe, nigdzie na świecie nie widziałem, żeby dawali podpis piwowara, niech się cieszy, że wziął pieniądze, a nie tamten. Otóż tutaj nie tylko, że dają podpis, chociaż podpisu nie ma, tylko jest podpisane Cesar Maron, stworzył to piwo, ale jeszcze jego gębę dali na etykiecie. No i co? Można? Można! W Stanach. Nie wiem tylko, czy kasę dostał, bo to też inna rzecz. Co my tu mamy napisane? This traditional smoked wheat beer... Wheat beer's unique flavor comes from a combination of the smoky sweetness from the heirloom smoked malt. No nie sprawdziłem tego. And the spicy and herbal notes from Sass Hops. No czyli tak, Sasa użyli zamiast lubelskiego. No tu jest też data przydatności chyba. A nie wiem co ona znaczy. 05.14.06. Nawet jeśli oni tam na odwrót dają ten, to 14 jest po środku, więc nie wiem co o tym sądzić. No piwo... A nie, tu jest best before, przepraszam. August 2014. No przykro mi. Przykro mi. Więc tak, jest to grodziskie, mimo że napisali Grecer, no ale niestety oni tak cały czas jeszcze postrzegają. Heirloom smoked malt. Nie wiem, co to jest heirloom. I nie mam jak sprawdzić, nie mam telefonu przy sobie. Nie będę przerywał. Każdy sobie sprawdzi. Kapsel firmowy Samuela Adams. Nic szczególnego, ale może być. Będzie na nową tablicę. Mnie pytacie, czy będzie nowa tablica. Będzie. Nie wiem kiedy, ale będzie. Na razie zbieram kapsle. I chyba tu wprowadzę ten ręczniczek. Będzie od razu wiadomo, że na ręczniczek idzie, a nie tam nie wiadomo gdzie. Jest lekka wędzonka. Pamiętam jak dziś, bo ja to piwo już piłem w czerwcu w tym. Tu jest strasznie ciężko domyć to szkło, tam w tym,
cypelku, ale już sobie to prawda. Tak, bardzo ładna barwa, jest mętne. Generalnie grodziskie powinno się nalewać tak, żeby mętne nie było. Bardzo obfita, ładna piana. Ja to piwo piłem w Żywcu, bo po prostu to było tak, że Stan przywiózł kilka tych piw. Większość wypili, a jedno ja zapytałem, a czy ja bym mógł to do recenzji? I po prostu wziąłem. Znaczy nie, zapytałem Stana, Stan powiedział, o, sure, sure. Zresztą nie było za bardzo chętnych na to piwo. To znaczy wypiliśmy tam po dwie, czy dwie butelki, czy trzy. Generalnie było, co to za piwo? Ja akurat go broniłem, bo uznałem, że ono smakuje jak ala grodziskie z Pinty. Może pierwsze, może drugie. Pierwsze chyba. I uważałem, że jeżeli goście takie piwo ważą za oceanem, to powinniśmy się cieszyć, że uważali takie piwo jak my. No ale że ono nie jest ideałem, no trudno, żeby było. To by było wręcz przykre, jeżeli oni by ważyli idealne grodziskie tak o, a my nie potrafimy. Więc jest lekka wędzoność, bardzo lekka. Lekka estrowość, owocowość. Bardzo ładny lacing. No i spróbujmy. Wyraźny wędzony charakter. Moim zdaniem naprawdę bardzo dobra interpretacja. Nie ma fenoli, czyli goździków, jakichś takich rzeczy, bo generalnie fenole dymne są. Nie ma jakichś rzeczy typu kwaśne, bo czasami takie interpretacje były, że grecer to ma być taki prawie jak gozę. Kwaśne, jakieś takie dzikie, nie wiadomo co. Nie! Więc tu już jest duży plus. Jest fajnie musujące, fajnie nasycone, bardzo dobrze się, coś tak mi ręka niepewnie trzymam, bardzo mi dobrze się pije. Nie jest puste, co też jest częstą wadą w grodziskich, no bo jeżeli ma niski ekstra, chociaż tutaj chyba nie była jakaś dziesiątka, jeżeli to jest 4-4 albo nawet więcej. Ale ja uważam, że jakkolwiek powinniśmy tę wersję Real True Vintage 7,7 stopnia plato jakby ważyć, to jednak trzeba będzie też wprowadzać na rynek wersję 10, 12, bo rynek tego oczekuje. No. Takie piwo jest uznawane za zbyt wodniste. No. Moim zdaniem tak samo jak bitter może być lekki, może to być 8, 9, tak samo jest bitter, który jest 10, 12 i jest jeszcze mocniejszy. Więc jak najbardziej imperialne wersje grodzisza i tak dalej, double grodziskie, czy podwójne grodziskie, dwuraźne, nie wiem co. Jak najbardziej mają swoje miejsce. Bardzo ładny, bardzo ładna ta piana. Piwo przeterminowane i tutaj naprawdę nie ma się czego czepić. Nie ma żadnego mokrego kartonu. Oczywiście kielich do grodziska nie jest idealny, ale... Nie ma żadnego mokrego kartonu, nie ma żadnych takich nieprzyjemnych, jakichś miodowych, karmelowych nut, które mogłyby być w starym piwie. Jest leciutka wędzoność, ona jest subtelna, oczywiście można ten, ale grodziskie nie było piwem, które napierdzielało wędzonką po nosie. Bo gdyby takie było, to by takie zostało zapamiętane przez ludzi, a ono nie zostało generalnie zapamiętane jako piwo wędzone. Ono zostało zapamiętane jako piwo, które było mocno nasycone, które trudno było nalać bez osadu i które trudno było wypić z gwinta, bo wyłaziło nosem. No bo wtedy nie było lodówek też. Czyli wszystkie te historie, które się działy z przegazowanymi piwami w ostatnim czasie, to były udziałem grodziskiego. Dlatego, że grodziskie było refermentowane. Oni niby oczywiście to wszystko liczyli, no ale przyjeżdżało do ciepłego sklepu i GS-u. Nikt go nie kupował, bo chcieli jasne, a to było mętne. Standardową procedurą było po wejściu do sklepu i wzięciu po prostu butelki. To było zrobienie czegoś takiego. I patrzenie, czy są męty, czy nie ma. Więc jak ono było z natury swojej mętne, więc im więcej mieszali, tym bardziej było mętne. Niech sobie postoi. Dopiero je brali, jak już niczego innego nie było. No a wtedy potrafiło wylatać. Jak to mówi mój kolega piwowar Jacer. Takie uku powiedzonko, że piwo wylata. Reasumując,
Najgorsze w tym piwie jest jedno, że się nazywa Grecer, a nie Grodziskie. Poza tym, moim zdaniem, bardzo udana interpretacja. Oczywiście ono jest mało wyraziste, ale moim zdaniem jest to naprawdę udana interpretacja stylu. Powinniśmy się tylko cieszyć, że takie piwo powstało i naprawdę będę jeszcze tutaj na tym kanale, jestem przekonany, będę jeszcze tutaj recenzował wiele grodziskich z zagranicy. Zobaczycie. Wasze zdrowie.